Dzień dobry. Dzisiejsza lekcja nagrana troszeczkę innej okoliczności. Dlaczego? No bo słuchajcie, będziemy mówić przy ostatnim dziale w klasie czwartej o wolności. Będziemy mówić o wolności, jaką Polacy sobie sami tutaj wypracowali przez ostatnie 100 lat. Od momentu końca I wojny światowej poprzez, czyli walkę o powrót na mapę świata, poprzez, słuchajcie, tworzenie wolnej Polski, czasy II wojny, kiedy musieliśmy również walczyć o wolność, czasy, słuchajcie, zaraz po wojnie, kiedy władze w naszym państwie przejmują komuniści i też odbywa się walka o wolność. Poznamy postać Jana Pawła II, Inki, Witolda Pileckiego, postacie, które walczyły o wolność. Oczywiście też Józef Piłsudski. I dzisiaj tą wolność mamy, tak? Możemy tak naprawdę swobodnie korzystać ze wszystkiego. Dlatego stwierdziłam, że chciałabym, żebyśmy się poczuli tak troszeczkę wolni. Kochani, temat dzisiejszy to Józef Piłsudski i niepodległa Polska. Taki temat musicie sobie znaleźć. Jest to kolejny dział w naszym podręczniku. Dział już ostatni. I to jest, moi drodzy, dział czwarty waszego podręcznika. Co będziemy dzisiaj, o jakiej wolności dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o tym, że Polska wraca na mapę świata, że Polska odzyskuje niepodległość. Postaramy się wytłumaczyć, jak to się stało i pokażę wam, jak trudna to była droga, zwłaszcza ten moment powrotu. Jak pamiętacie, końcówka XVIII wieku, trzy rozbiory Polski, tak? Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbiorów. Państwo znika z mapy na 123 lata. Znika państwo, ale nie znika polskość. Polacy nadal mówią w języku polskim, wyznają swoją kulturę, kultywują tradycje, zwyczaje, uczą się języka polskiego, pomimo tego, że tego nie wolno robić. Wyznają swoją religię. No ta walka o tą polskość cały czas trwa. Organizują też powstania, o których wspomnieliśmy. Bo wspomnieliśmy o powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, ale było ich dużo więcej, bo jeszcze było chociażby powstanie krakowskie, czy wcześniej pierwsze takie powstanie, powstanie kościuszkowskie. Wszystkie były walką o wolność. Sytuacja zmieniła się, kiedy państwa europejskie na początku XX wieku popadły w konflikt i w wyniku tego konfliktu wybucha I wojna światowa. Rok 1914, mamy wybuch I wojny światowej i nasi zaborcy, czyli Rosja, Austria i Prusy, tak naprawdę stają przeciwko sobie. To jest doskonały moment, żebyśmy my mogli zaistnieć, żebyśmy mogli zawalczyć o swoją niepodległość. Największą stroną konfliktu były Niemcy. Początkowo po stronie Niemiec stanęły Niemcy, czyli dawne Prusy. Stanęły Austro-Węgry, czyli dawna Austria. I słuchajcie, to była pierwsza strona konfliktu. Ja tylko wspomnę, że Austria się szybko wycofała później. Przepraszam, nie Austria, tylko Włochy się szybko wycofały też z tego konfliktu. Już nie popierały Niemiec. Po drugiej stronie konfliktu, no największym państwem, które stanęło, była Rosja. Czyli zobaczcie, już mamy naszych zaborców. Z jednej strony mamy Niemcy po stronie zachodniej, po stronie wschodniej Rosję. I te państwa walczą przeciwko sobie. Co z Polakami? Gdzie są Polacy? No Polacy są w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ zostają wcieleni do tych armii, jakie ziemie zamieszkują. Więc jeżeli są pod zaborem rosyjskim, to muszą walczyć w armii rosyjskiej. Ale na przykład kuzyn może mieszkać w zaborze pruskim i będzie walczył w armii pruskiej, w armii niemieckiej. Doprowadza to do wielu tragedii, tragedii rodzinnych. Dlatego Polacy wiedzą, że oni chcą walczyć jako Polacy, jako własna jednostka wojskowa i będą już od początku wojny dążyły, żeby stworzyć taką własną jednostkę. Udaje się coś takiego stworzyć. Powstają, słuchajcie, Legiony Polskie. Legiony Polskie, które powstaną, będą na początku
podkreślam na początku, walczyły po stronie Austro-Węgier i Niemiec. Na czele legionów stanie Józef Piłsudski. Przez jakiś czas wszystko się tak toczyło, że rzeczywiście walczyliśmy po stronie Niemiec przeciwko Rosji, ale w pewnym momencie Niemcy i Austro-Węgry zażądały od nas złożenia takiej przysięgi wierności, że będziemy wiernie służyć narodowi niemieckiemu. No i na to Piłsudski się nie mógł zgodzić, absolutnie. Powiedział, że takiej przysięgi nie złoży. Nazywane jest to w historii kryzys przysięgowy. Odmówił złożenia przysięgi. No to spotkała legiony kara, tak? Piłsudski, jako ten, który odmawia jako dowódca, trafia do więzienia w Magdeburgu. Legiony zostają rozwiązane, przestają istnieć. No ale my nie godzimy się na to, żeby być podwładnym jakiegokolwiek państwa. Żołnierze są rozbrojeni, tak? Oni przestają istnieć, to znaczy, że zostają rozbrojeni. Wojna toczy się nadal, jeszcze przez jakiś czas, bo mamy rok 1916. Jeszcze 2 lata toczą się działania wojenne i zaczyna ta wojna się chylić ku upadkowi. W ostateczności Niemcy i Austro-Węgry przegrywają wojnę, a Rosja jest ogarnięta niesamowitą wojną domową. Ma bardzo duży u siebie problem, walkę taką wewnętrzną, o władzę chociażby. No i słuchajcie, Polacy postanawiają ten moment wykorzystać, tak? Niemcy przegrali, Rosjanie zajęci są swoim jakimś konfliktem wewnętrznym i w takiej sytuacji Polacy zaczęli przejmować na ziemiach polskich władzę, tworząc własne urzędy, tworząc własną policję, tworząc wojsko. I w ten sposób zaczynają odzyskiwać niepodległość. I takim momentem przełomowym jest fakt, kiedy Niemcy wypuścili z więzienia Józefa Piłsudskiego. Jak go wypuścili z więzienia, to on przybył na ziemię polskie, wrócił do Warszawy i 11 listopada 1918 roku powierzono mu dowództwo nad Wojskiem Polskim. I to uznaje się za taki moment przejęcia częściowej, pamiętajcie, częściowej władzy przez Piłsudskiego i powrót Polski na mapę. To jest data bardzo symboliczna, ten 11 listopada, bo ona w historii jeszcze coś oznacza. Tego samego dnia, 11 listopada, Niemcy i Austro-Węgry podpisały, słuchajcie, na terenie Francji akt kapitulacji, że kończą I wojnę światową. Więc ta data i kończy I wojnę, i jest symboliczną datą odzyskania niepodległości przez Polskę. Parę dni później Józef Piłsudski zostaje ogłoszony naczelnikiem państwa, czyli taką osobą, która sprawuje władzę. Chociaż on sam nie chciał tej władzy sprawować, on się podjął takiego zadania, mówiąc, że teraz będzie robił wszystko, aby Polacy sami powołali władzę, czyli odbyły się wybory do Sejmu i do Senatu. I również chciał, żeby w państwie rządził prezydent. I tą nową Polskę od roku 1918 nazywano II Rzeczpospolitą. W okresie od I do II wojny światowej mamy tak zwaną II Rzeczpospolitą. Słuchajcie, jak wyglądało to powstawanie naszego państwa. To nie jest tak, że Józef Piłsudski przyjechał 11 listopada do Warszawy i powiedział, hura, mamy Polskę. Tak to nie działa. To jest dosyć trudny temat, ale musicie pamiętać o jednej rzeczy. Ja będę to kilkakrotnie powtarzała, gdzieś w późniejszych etapach nauczania. Jeżeli mówimy o państwie, to muszą być spełnione 3 elementy. Po pierwsze, musi być terytorium. My jego nie mamy. Po drugie, musi być ludność. Ludność jest, Polacy są. Po trzecie, musi być władza. Dlatego Piłsudski zgodził się zostać naczelnikiem, tymczasowym naczelnikiem państwa, żeby była namiastka tej władzy. Więc 2 elementy składowe państwa mamy. Czego nie mamy? Nie mamy wyznaczonego terytorium, bo okazało się, żeby utworzyć to państwo polskie, to jest strasznie trudna rzecz, bo nie da się wrócić do stanu sprzed rozbiorów. To jest 123 lata temu
i trzeba o tą Polskę na nowo zawalczyć. I rzeczywiście tu macie całą mapę, która przedstawia walkę o te granice. Postaramy się pokrótce, naprawdę na tym etapie pokrótce powiedzieć, co takiego się dzieje. Proszę zobaczcie, na południu, tutaj, powstania śląskie. Śląsk jest, można powiedzieć, terenem spornym. Dlaczego? No bo jest to teren, gdzie mamy kopalnie, gdzie mamy zyski, gdzie słuchajcie, można rozwijać gospodarkę, no a tam, gdzie jest pieniądz, tam państwo będzie się rozwijało. I rozpoczynają się trzy powstania śląskie. Bardzo trudne powstania. Ostatecznie trzecie powstanie zostaje wygrane. Część Śląska trafia do Polski, część trafia do Niemiec, ale do nas trafia ta część, która miała kopalnię, więc nie jest tak źle. Następna rzecz. Na zachodzie, troszeczkę wyżej, powstanie wielkopolskie. Poznań i okolice tych terenów. Tutaj najszybciej zaczęła się walka o odzyskiwanie tych ziem. Ziemie bardzo dobrze gospodarczo przygotowane, z nowoczesnym rolnictwem, bo znajdowało się wcześniej w rękach niemieckich, Niemcy dbali o rozwój. Powstanie zaczyna się dosyć, można powiedzieć, banalnie, bo do Poznania przyjeżdża bardzo słynny Polak, Ignacy Jan Paderewski. Słuchajcie, to jest kompozytor, to jest pianista, ale jednocześnie patriota. Patrioty, który mieszkał bardzo długo w Stanach Zjednoczonych i zawsze w Stanach Zjednoczonych mówił o Polsce. Przy każdym koncercie starał się napomknąć o tej polskości. Nawiązał też kontakty z prezydentem ówczesnym Stanów Zjednoczonych, który mu opowiadał o tej Polsce. Bardzo duży patriota, Polacy znali jego przywiązanie do Polski i on przyjeżdża, słuchajcie, do Poznania. I co się dzieje? Ludzie entuzjastycznie reagują na jego wizytę, wychodzą na ulicę, zrywają flagi niemieckie, wieszają polskie. Takie rozruchy na ulicy są i one się przeistoczyły w powstanie, które wygraliśmy. Słuchajcie, wygraliśmy powstanie wielkopolskie, jedno z największych powstań uznawane za wygrane. Tak jak wcześniej powiedziałam, te powstania śląskie, że powstanie śląskie wygrane. Wygrane dlatego, tym, że przyłączono nam ziemię. Ale tu powstanie wielkopolskie to jest sukces Polaków. I no, nagrodę, tą Wielkopolskę przyłączamy do naszych ziem. To macie pod tutaj numerkiem 2. Bardzo trudna sytuacja była na wschodzie, numerek 3. Całe tereny wschodnie, słuchajcie, dosyć trudna sytuacja. Tam połączcie sobie trójkę i czwórkę. Trójka to wielka wojna z Rosją sowiecką. Rosjanie, jak już się uporali ze swoimi problemami, jak już przejęli władzę, a przejęli w Rosji wtedy władzę komuniści, to próbowali jeszcze raz podbić państwo polskie i postanowili zaatakować nasze miasto Warszawę. I odbyła się, słuchajcie, taka bitwa, tak zwana Bitwa Warszawska. Bitwa Warszawska jest tematem z gwiazdką kolejnym, czyli tematem dla osób, no, odwróćcie, dla osób chętnych. Dobrze byłoby się z tym zapoznać, zresztą co niektórzy będą o to też w jakiś sposób poproszeni. Odbywa się, słuchajcie, Rosjanie chcą nas znowuż przejąć. Mamy rok 1920, 2 lata po odzyskaniu niepodległości i czeka nas kolejna wojna. I co się dzieje? Cud. Mówimy na to cud nad Wisłą. Pokonujemy Rosjan. Rosjanom nie udaje się zdobyć naszego państwa. Mamy swobodę przyłączenia tych ziem. A jeszcze wcześniej, przed tą wojną z Rosją, musieliśmy pod czwóreczką zawalczyć o największe miasto inteligenckie polskie, o Lwów. Odbyły się walki o Lwów i w tych walkach zasłynęły przede wszystkim dzieci, słuchajcie. Tam był taki oddział, który się nazywał Orlęta Lwowskie. Dlaczego Orlęta? No bo Orlę to jest jeszcze piskle, tak? To jest dziecko. Więc o Lwów walczyły przede wszystkim dzieci, młodzież, od naprawdę 8-9 roku życia po takich do 20-latków. I tą walkę o Lwów wygraliśmy i Lwów mieliśmy w swoich granicach. I teraz po tych wszystkich walkach, to tak naprawdę trwało 3 lata. To odzyskiwanie niepodległości to nie jest rok 1918, to jest data symboliczna. Dopiero rok 1921 kończy
wszelkie konflikty, wszelką walkę i powstaje takie państwo polskie. Powstaje, to są już granice i tu znajdziecie i Wielkopolskę tutaj, i część Górnego Śląska, i te ziemie wschodnie ze Lwowem. Proszę sobie to prześledzić. I to była ta nasza pierwsza lekcja o wolności, walce o wolność. O wolność, którą uzyskaliśmy w 1918 roku, bo wróciliśmy na mapę. Na tą chwilę wszystko. A, jeszcze może kilka ciekawostek o, słuchajcie, Józefie Piłsudskim. Józef Piłsudski miał kilka swoich takich zwyczajów. Po pierwsze, miał ulubioną koszulę, w której chodził i nie lubiał się przebierać. Koszula musiała być prosta, na guziki, z kieszonką. To był jego ulubiony strój. Piłsudski miał dwie córki, Wandę i Jadwigę, które rozpieszczał do granic możliwości. Po prostu uwielbiał te swoje dzieci. Fajna ciekawostka. O, dwa zwierzęta Piłsudskiego. Słuchajcie, Piłsudski miał ulubionego konia, który nazywał się Kasztanka, i miał swojego ulubionego psa, który miał na imię Pies. Pies o nazwie Pies. I jeszcze taka z jego takich fobii, czyli z takich jakichś przesądów, to dwa. Po pierwsze, Piłsudski miał zwyczaj sypiać z pistoletem pod poduszką. Obawiał się po prostu o swoje życie. Druga rzecz, uwielbiał herbatę. Pił ją, jak to się mówi, litrami. Mocną, gorzką herbatę. A z tym gorzką to nawet nie jestem pewna, tutaj nie chcę Was wprowadzać w błąd, ale uwielbiał właśnie mocną herbatę. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, do zobaczenia.